Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja muszę powiedzieć, że ten wniosek o tą informację to jest naprawdę spektakularna kompromitacja, ale została ona uzupełniona również kompromitacją występujących tutaj panów ministrów. No bo co zrobić z takim wnioskiem, który no sam w sobie, już nawet w tytule tego wniosku zawiera błędy, już nie mówiąc, że tak powiem, co dalej. I w tym sensie, jako że jest to kompromitacja, to w zasadzie zgodnie z tą filozofią dobrze, że tutaj się pojawił pan minister Maciej Lasek, który jest takim uosobieniem kompromitacji rządu koalicji 13 grudnia. To bardzo pasuje. Żałuję, że nie zabierał głosu. Mógłby coś powiedzieć na temat tego, jak nie potrafi przeprowadzić nawet audytu przetargu na audyt dotyczący inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Nic się w tej sprawie nie dzieje, a nawet audyt, który zapowiedział, nie potrafił go zrobić. Się okazało, że jak wybierał firmy, to były firmy, które były jakieś kasino internetowe przekierowywało na stronę. To jest właśnie symbol tego, to potrafi koalicja 13 grudnia i bardzo dobrze, że w momencie, w którym taki wniosek się pojawiał, taką informację, tak kompromitujący, jest tutaj twarz kompromitacji rządu koalicji 13 grudnia. Liczę, że zabierze głos. Będzie może pan minister Lasek miał coś ciekawego do powiedzenia również w tej sprawie. Szanowni państwo, po pierwsze z tego wniosku wynika, że jego autorzy nie znają ustawy o działach. Ustawa o działach mówi jasno o to, za co odpowiada który minister. No i tak się składa, to nawet pan minister Szłapka musiał tutaj przyznać, że minister do spraw Unii Europejskiej nie odpowiada za składanie wniosku o Krajowy Plan Odbudowy. Ale tego nie wiedzą autorzy wniosku, coś piszą na kolanie, nie mają zielonego pojęcia, że strzelają kulą w płot. No i wyszedł z tego taki wniosek, jak wyszedł, więc po pierwsze nieznajomość ustawy o działach, w związku z tym już jest błąd nawet w tytule wniosku. Po drugie, żadne pieniądze nie zostały utracone. W 2021 roku, 3 maja 2021 roku został złożony projekt Krajowego Planu Odbudowy. I tutaj pan minister Szłapka odkrył gigantyczną aferę. Miał być do 30 kwietnia, został złożony 3 maja, 3 dni opóźnienia. Oczywiście w imieniu ówcześnie urzędującego ministra, który za ten wniosek odpowiadał, za ten plan odpowiadał. No mogę przeprosić za to, że były 3 dni opóźnienia. Wiecie państwo, jeżeli państwo zrobicie przegląd rzetelny, jak które kraje składały wniosek, to gwarantuję, że 3 dni opóźnienia to nie była jakaś bardzo spektakularna sprawa, ale rozumiem, że to jest dla was punkt zaczepienia do tej gigantycznej afery, że wniosek nie został złożony do 30 kwietnia, tylko do 3 maja. No rzeczywiście gratuluję. Podkreślam, żadne pieniądze nie zostały utracone w tej sprawie. W związku z tym, jak możemy mówić o jakimś niedopełnieniu obowiązku i utracie pieniędzy, jeżeli pieniądze nie zostały utracone? Jak możemy mówić, że obciąża to ministra do spraw Unii Europejskiej, skoro nie ten minister był odpowiedzialny za złożenie tego wniosku? Szanowni państwo, ta informacja to jest kwintesencja udolności działań koalicji 13 grudnia. Bardzo się cieszę, że państwo tak się licznie pojawiliście na tej sali, bo możecie teraz sobie posłuchać i się powstydzić za tych swoich działaczy, którzy takie pomysły mają, żeby takie wnioski składać i później za ministrów, którzy muszą nieudolnie coś szyć, żeby starać się tutaj z tej mównicy powiedzieć. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.